Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dogslide. Tak będzie lepiej. I w tym odcinku będziemy robić kolejną lokację. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i co jeszcze zrobię tu przycisk? Naprawdę, u mnie przyciszanie czegoś... Nie balans. Głośność. Po prostu tak, żebym słyszał jednocześnie, żeby nie odbijało się to w mikrofonie. Muszę w końcu zainwestować w jakiś przedłużacz do słuchawek. W każdym bądź razie jesteśmy znowu w Dogslide. Po ostatnich wydarzeniach jakoś muszę się odstresować bardziej, a to jest idealna gra do tego. No tak, idziemy tutaj sobie. Cała seria została wymazana. Więc jest tylko ten odcinek na razie. No ale co tam. O Jezus Maria, ale korek. Zrobi się najwyżej kiedyś V2. Może kiedyś. Dobra, jesteśmy tutaj. I czy to jest to miejsce, o którym dobrze myślę, że jest? Nie, to nie to miejsce, ale... Nie, to jest to, okej. Czy to jest? Buty. Więc najpierw sobie wezmę i... pozbieram kości. Te, które leżą na ziemi, bo tak. Znaczy leżą na ziemi. W ziemi są zakopane. O, tak może lepiej będzie. Tak jest prościej, po prostu. Szybciej. Kasa leży akurat. Mamy już 104 kości, co jest bardzo imponujące. Nie do końca, ale no nie jest. Pff, 60 kości, bitch, please. Dobra, kim ty jesteś? Hey, you little dude. I've like lost all my sheets of music. Lousy wind blew them away. Can you find them for me? That would be like so wicked. I have a very bad feeling about this. But like, be cool, little dude. Boom City can be real nasty. The dogs around here keep like disappearing. How? Nie pamiętam, czy robiłem synchronizację, więc typ zgubił swoje nuty. Musimy mu je przynieść. Wicked! Thanks, little dude. The name is Jake, you doofus, not little dude. Little dude. No bo więc tutaj mamy od razu dwie nutki. A jeszcze powinna być gdzieś trzecia, jeśli dobrze pamiętam. Whoa, more music. You are truly wicked, little dude. There's three more pieces, though. Nie jestem pewien, czy to ten sam typ, który był w... w naszej początkowej lokacji, czy to jakiś inny, ale no, wygląda podobnie w każdym razie. Pewnie ten sam model, tylko recolor jakiś. OC to jest jakieś Sonika. No nie. Two more left. Nie no, świetnie. Okej. Spoko. Okej, tam jest jakieś, widzę. Mogę robić jedną misję na raz. To jest najlepsze. Boże, człowieku, jak tyś to zgubił? Nie do końca słuchałem, jak on mówił, co on robił. Zgubił ten noc, ale no... Ja pierdzielę, no. Jak można aż tak daleko je zgubić? Jeszcze jedna. O, przestało padać. Jak miło. A więc jeszcze jedna nutka. Więc gdzie ona jest? Ja, niedzielny kierowca, kurde. Make.
coś. Jakaś baba. Kolejny kciuś. Nic nie ma. Tam jest chyba ta. Jak on to zrobił? Jeżeli tego brakuje, żeby na drzewie gdzieś zgubił jego nutę. To jest dosyć mała kacy, więc raczej szybko się z tym uporam. Little dude! I'm gonna write a song about you. I'll call it The Awesomely Wicked Dog. Yeah. You do that, Pooh Brain. Meanwhile, I'm off to find Daisy. Something tells me she's not too far away. Dobrze myślisz, bo technicznie rzecz biorąc, zaraz wam pokażę, Daisy jest nie ta, tam jest Daisy, więc jeszcze nie możemy tam iść, bądź co bądź, bo jeszcze pozostała nam jedna lokacja, a jak mówiłem, ja robię 100%, więc od razu też... Zrobię z nią zadanie. Ten pies chyba jest mi potrzebny do zrobienia pewnego zadania. Dobra, więc teraz powtarzanie to jest, tak? Dawno tego nie było w sumie. Dobra, siad. Wstać. Szczek. I sranie. Przepraszam za pluka. I szczek. Raz, dwa. No nie, szczek. Sranko, szczek. Ups! Co mi się wydaje, że ten... W ogóle to jest najśmieszniejsze, że ta gra w ogóle ani razu nie została mi zdemotyzowana. Dół, szczek, góra, szczek, góra. Dół, szczek, góra, szczek, góra. Teraz jakiś nowy trik, którego nie znam. Dół. Dół. Góra. Oh, come on! To jest za dużo. Damn it! I lost. Are you playing with oven gloves on? Cholera, no. Okej, przynajmniej wganianego się pobawimy. No problem. To jest dużo łatwiejsze. Jakey has superior bone power. 3, 2, 1, go. That was easy. Far out. Więc jeśli dobrze pamiętam, ten pies... Nie, on najpierw bym musiał się dowiedzieć o to zadanie od tamtej baby. Więc idźmy do niej. Make. Kiciuś. Ay! My kittens have run away. Can you pick them up and put them back inside my apartment? I'm too slow to catch them. Jezus Maria. To jest przerażający obraz. A więc musimy złapać kiciusie. Okej, więc one nie chcą współpracować. A więc... Po to chyba potrzebuję tego psa? I guess? Ale gdzie jesteś? There you are. Więc musimy cię zanieść. Teraz spadaj go. Tylko
nie wychodźcie, bo mnie szlak trafi. Więc mam jeszcze tutaj dwa. Tam chyba po drugiej stronie drogi jest jeszcze jeden, co nie? Chyba tak, chyba go widzę. No, jest tam. Nie wychodzić! O-o. Dlatego nie lubię kotu. To cholerstwo się nigdy nie słucha. Jeszcze dwa. Wezmę od razu tego. No. Tamten jeszcze. Na szybkiego jeszcze ostatni. Dawaj, kocie. Nice. My hero. Now I can feel them. Did you know that Miss Peachy is about to launch a new kind of cat food? I heard it on the radio. Bones, Jezus, my ta twarz. I've nightmares for weeks. W ogóle... Ja, to zdecydowanie jest kociara. Dobra. Więc w sumie mamy wszystkie zadania zrobione. Stąd, co nie? No, babka i ten typo, więc... Teraz tylko teraz tylko nam zapachy pozostały. Co akurat jest najtrudniejsze zazwyczaj w tej serii. Niestety. Więc, no dobra, zrobię to... z powtarzaniem. To będzie easy. Let's do it. W ogóle muszę wreszcie wrócić do Raymana. Hoodlum's Revenge. Nie wiem, czy nie będzie łatwiej, jak po prostu... jak po prostu nie nagram tego z PS3. Ale to wtedy musiałbym dojść do tamtego momentu, a mi się strasznie nie chce. Bo problem jest taki, że po prostu... ten taki no zmulony trochę dźwięk, jaki słyszeliście w ostatnim odcinku w sumie ze Spyro i z Sonic Mania, był właśnie spowodowany actionem, który jest do dupy w nagrywaniu emulatora. Ogólnie wszystkiego. Znaczy, a obraz jeszcze jakoś okej, ale... Chwila, teraz muszę się skupić. Okej. It's now or never, Knucklehead. Nice! A więc, po prostu action jest do dupy, jeśli chodzi o nagrywanie. Jedyne, co jest nim dobre, to, że w miarę ogarnia obraz, jak się nagrywa samą grę, a nie cały ekran. I to jest jedna w nim dobra rzecz. Więc ja muszę sobie po prostu ogarnąć nagrywanie z konsoli. Tylko właśnie o to chodzi, że musiałbym wszystko od nowa robić na PS3. Już po prostu to nie jest ten sam format save state'ów. Co nie byłoby fajnie. Okej, zawodów w kupaniu. Jakey has superior bone power. Więc no. Nie, muszę to kiedyś zrobić, ale jako iż w sumie teraz mi się zaczyna szkoła znowu, bo nagrywam to w sobotę. Więc sobie robię zapasik od razu. Więc po prostu
zrobię zapasik z tego, co mam od razu przygotowane, a po prostu nie wiem, jak będę... Jak... No w tygodniu po prostu sobie dojdę tam w Hoodlum's Revenge i Season of Ice i będzie okej. Więc po prostu prawdopodobnie przez następny tydzień nie zobaczycie ani Raymana, ani Spyro. Tylko właśnie Sonic, no ten odcinek i Ratchet. I chyba po tym w sumie nagram Sonic Battle. A co do innych, to znaczy no w sumie... Wiem, że mało osób ogląda tą serię, ale dla tych, co oglądają, tak mówię w sumie. Jeszcze osobny odcinek, osobny film zrobię do tego, co z innymi seriami będzie. I po prostu... Mani nie będę wznawiał. Sonic Mani nie będę wznawiał, gdyż ponieważ dlatego, że mi się nie chce. Nie będę robił tego od nowa. I jako iż na początku mówiłem, jak już nagrywałem po raz pierwszy Manię, że to będzie prawdopodobnie najszybszy V2, jakie zrobię. Więc tak, kiedy dostanę PS4, będzie i Let's Play z Sonic Forces, co będzie główną serią na kanale wtedy. I poboczną serią będzie Sonic Mania V2 z PS4 właśnie. No i tak to będę robił. I wtedy na PS4 po prostu przejdę wszystkie trzy historie, w sensie Sonic, Tails i Knuckles. No i tak to będzie. Mówię o tym. Więc mam nadzieję, że nie będzie konfuzji, no mówię, jeszcze zrobię do tego osobny kompletnie film, żeby dowiedzieli się ci, co też nie oglądają mnie Dogs Life, bo bądź co bądź to jest jedna z najmniej popularnych serii na moim kanale, ale bądź co bądź ja ją lubię, więc dlatego ją kontynuuję. A propos tego, co też do tych serii, które właśnie upadły, że tak to powiem, kompletnie, no mówię, prawdopodobnie kiedyś zrobię V2 z tych wszystkich serii, które właśnie teraz dostały usunięcie filmów, czyli no właśnie Dog's Life, Rayman Hoodlum's Revenge, Spyro, Season of Ice i co tam jeszcze było? Shadow the Hedgehog też będzie musiało być odnowione, ale spokojnie nie będzie to już główna seria, tylko będzie to poboczna seria. Jako już mówiłem, że z Shadowa też będę robił V2, tylko że z wersji Xboxowej. To zrobię. Więc po prostu kiedy będę miał Xboxa, to właśnie będzie z niego V2, z Shadowa. I w zasadzie to tyle. No. Jeśli chodzi o inne seriale, kurde, pamiętam, że jeszcze coś było, na pewno jeszcze jakaś seria była, w każdym razie jeśli seria jakaś została wykasowana albo nie miała jakiegoś odcinka, znaczy została w pełni wykasowana albo został wykasowany jej jakiś odcinek w ostatnim okresie, to będzie robione jej V2. Może niekoniecznie Ratchet & Clank Tales of Destruction i Sonic Battle, bo bądź co bądź to są dwa odcinki tylko, czy tam trzy w przypadku Ratcheta, więc tu nie jestem do końca pewien, czy zrobię tego. Mogę po prostu dograć te dwa odcinki i to nie będzie zbytnio jakiś kłopot, ale no właśnie te serie, które miały dużo więcej odcinków i no niestety poszło się wszystko walić, to właśnie tak zrobię. Gdzie są te dwa ostatnie zapachy? Tutaj kociary? Nie. Czy gdzieś indziej to będzie? Zakładam, że może być tutaj też te zapachy. Tu? Może coś? Nie.
Nie. I tam nic nie ma. Wezmę sobie kość, bo tak, bo chcę. 107. Kry. Gdzie są te dwa ostatnie? Zobaczmy. Kurde, boję się tam podejść. O, tam jest. Jeden. I drugi co? W drugiej stronie jest? Co? Jest tu możliwy do wykonania skrót, w sensie, że możemy przeskoczyć aż do tej... no, zaraz, chwilę. Lol, czy jest ktoś? Myślałem, że cały czas do tego psa. Jest. Dobra, nieważne. Jest tu możliwy jednorazowy skip, który pozwala po prostu przeskoczyć przez tego psa i... no hycla i wskoczy się zaraz do tego finałowego poziomu. Dobra, możemy kontynuować. Więc pozostał nam tylko jeden zapach. I zawsze to jest ten jeden cholerny zapach. Więc to jest jednorazowy trik, ponieważ kiedy tam się dostaniemy, znaczy kiedy po prostu do niego podejdziemy, jest cutscenka, w której po prostu ten hycel zamyka bramę, więc tego nie chcemy zdecydowanie. Więc no. Tu jest coś? No dobra, nie trąb, tak? Ajajajajaj. Zawsze ten jeden cholerny... Jeden ostatni cholerny zapach, który pewnie już omijałem milion razy. Dodatkowo. No to byłoby idealne miejsce po prostu na ten zapach, żeby po prostu było za lampą jakąś. Ale nie, po co, kurde bel. Jezu, kropne. Nie chcę za daleko wychodzić, żeby nie... Cholera! Żeby właśnie nie iść do kolejnego poziomu. Już ostatniego, znaczy przedostatniego, bo jeszcze finałowy poziom, ale to jest nieważne obecnie. Więc wracamy tam. Już czekają. Dobra, więc tu zdecydowanie nie ma zapachu żadnego. Ja sądzę, że jednak będzie nawet przy tym hyclu, więc może zaryzykuję po prostu, żeby sobie poszedł. Hey, a stray mutt? Come here, you. Tak, tak, możesz sobie tuptać, ile chcesz. Ha! No. A nie, to jest chyba kiedy... No, nie, nie wchodź tam! Ja po prostu nie mogę w siebie. Wayne, I'm thinking of opening up a hypoallergenic dog grooming parlor. What? So people like you can enjoy playing with doggies. Hey guys, you're late.
Yes, sorry. We had some difficulties. Miss Peaches is in a very bad mood. Worse than usual? Oh, yeah. When I brought in my load, she blew her top. Said Boom City dogs were filthy. Said she wanted a nice, clean Clarksville dog to be the first to go in the big machine. I think she wants to hurt them nice doggies, Wayne. Oh, for pity's sake, Dwayne. Stop sniveling. Would you care for a tissue, Wayne? They're extra soft. I hate this job. I have a very bad feeling about this. Dobra, więc wiecie teraz, jak wygląda ostatni poziom gry. Wow, wow. Ja pierdzielę, no po prostu. Ja dzisiaj jestem jakiś... powalony po prostu. Chyba, czy nie ma żadnego. Ale przynajmniej już mam go z głowy. Więc tak, jeśli mam po prostu więcej kości niż pies Hycla, możemy tam automatycznie przejść, co właśnie zapomniałem kompletnie. W każdym razie trik polega na tym, jak mamy mniej niż właśnie kości, to jest zazwyczaj używane w 100% speedrun tej gry, gdzie mamy 0 kości po prostu, że po prostu musimy w odpowiednim momencie skoczyć, żeby się cutscenka aktywowała, jak już będziemy właśnie na tej drugiej mapie. Więc tak to mniej więcej działa. A jako iż mamy więcej kości, to możemy tam spokojnie po prostu iść. I ja nie wiem, gdzie jest ten cholerny zapach ostatni. Może w parku, bo tam w sumie dużo nie szukałem. Jak będzie w parku, to się trochę wnerwia. Okej, na razie ani śladu było. Dlaczego nie może być takiej Sparks tutaj, żeby... takiego Sparksa? Nadal nie mogę się przyzwyczaić, że Sparks to facet, nie kobieta. Zawsze mi to brzmiało jak kobieta, okej. Okay. Więc po prostu no... really? To dlatego, że on też miał... fioletową aurę przy... ja pierdzielę. Przecież tak nie można po prostu. Tak się nie robi. Tak, ale dobra. Wyprocentowaliśmy ten poziom. Finally. A więc w następnym odcinku pójdziemy właśnie do już przedostatniej lokacji. I może też zaraz to będzie finał, nie wiem. Nie wiem, ile zajmie mi tamta lokacja. A więc cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!